Scenariusz układu zamkniętego opiera się na prawdziwej historii trzech przedsiębiorców, którzy wskutek zmowy wysokich urzędników zostali oskarżeni o działalność niezgodną z prawem. Waga tematu była decydującym czynnikiem, dla którego Ryszard Bugajski, autor kultowego przesłuchania, podjął się tej realizacji. Mamy coś na sumieniu? Dla mnie temat w tym układzie zamkniętym to jest temat ważny, no bo to dotyczy właściwie prawie wszystkich Polaków. Ja nie zamierzam tutaj zmieniać rzeczywistości, robiąc ten film. Jeżeli ta rzeczywistość by się zmieniła w wyniku tego filmu, no to byłoby to oczywiście wielkie wydarzenie. Najważniejsze role czarnych charakterów zagrali Janusz Gajos oraz Kazimierz Kaczor. Zaskakującą decyzją może wydawać się opowiedzenie historii właśnie z perspektywy oprawców. Ofiara jest osobą bierną. Ten zły człowiek, no to jest człowiek, który właśnie jest ciekawszy dla mnie, bo zawsze też pytam, dlaczego on to robi. Ta mamona, którą w każdej chwili można gdzieś chapnąć, wydaje się taką motoryką, która napędza ludzi, zapominając o honorze, o przyzwoitości, o moralności, etyce. Uprawdopodobnić postać negatywną, co do której nie ma żadnych wątpliwości, że to jest negatywna postać, trzeba wymyślić mu jakiś rodzaj życia. Musi być coś, przepraszam za wyrażenie w cudzysłowie, ludzkiego w takim człowieku, żeby on dawał widzom okazję do pokiwania głową, że to jest zły, ale człowiek. Film z racji swojego niewygodnego tematu miał spore problemy z finansowaniem. Nie mieliśmy pieniędzy z instytucji, która powinna finansować produkcję filmową w Polsce, czyli z Instytutu Sztuki Filmowej. Odmówili nam po prostu pieniędzy. W tej sytuacji kluczowa stała się rola producentów. Zaczęli szukać pieniędzy gdzie indziej, u prywatnych przedsiębiorców. Niektórzy biznesmeni uznali, że to jest ich historia. No i zaczęli dawać pieniądze. Taki rodzaj finansowania jest niespotykanym precedensem w polskim kinie. Dużo bardziej klasyczna była już sama realizacja. Starałem się, żeby te zdjęcia tak w dość taki klasyczny sposób, ale dopełniły tą historię, jakby rozwinęły ją. Wszystko się zaczyna bardzo klasycznie, dość kolorowo i potem ten kolor jest w ramach, jak się akcja dramatyzuje, ściągany. Kamera się staje taka bardziej niespokojna. Nie jest to sztywne, jest podejście takie elastyczne. Filmy Bugajskiego często wzbudzają dyskusje pozaartystyczne. Nie ma wątpliwości, że podobnie będzie i tym razem. Ten film jest społecznie niezwykle słuszny. Ja nie stoję na barykadzie, nie wykrzykuję haseł, nie zbieram ludzi na wiece. Ja inaczej patrzę na te sprawy. Są ludzie od gniewu, ja nie. Nie lubię stawiać pomników, że tak powiem. No ja nie chcę nikogo uczyć, pouczać, ja nie chcę nikogo przekonywać do zmiany poglądów. Ja po prostu mówię, co myślę. Dużo pan ma jeszcze takich pomysłów? Jeżeli tak, to co? Jeżeli tak, to od jutra będzie pan nadzorował sprawę o pobicia, włamania do piwnic i do sklepów spożywczych.